Gaz ziemny bywa określany jako jeden z filarów funkcjonowania nowoczesnej gospodarki. Ma szereg zastosowań, od przemysłu i energetyki po domowe piece i kuchenki. Polski rynek gazu rozwija się bardzo dynamicznie. W 2017 roku krajowi odbiorcy zużyli aż ponad 17 miliardów metrów sześciennych tego surowca. Wykorzystywany przez Polaków gaz pochodzi głównie z importu, ale bardzo ważnym uzupełnieniem tych źródeł jest wydobycie krajowe. W ramach grupy PGNiG wydobyciem krajowym zajmuje się m.in. oddział PGNiG w Zielonej Górze. Oddział w Zielonej Górze produkuje głównie ropę naftową i gaz ziemny. Gaz ziemny jest to ilość około 15% zapotrzebowania krajowego. Ropa naftowa w oddziale w Zielonej Górze stanowi około 95% produkcji krajowej. W 2013 roku otwarto nowoczesną kopalnię ropy naftowej i gazu ziemnego Lubiatów. To jeden z najbardziej nowoczesnych tego typu obiektów w Europie. Spełnia on najwyższe standardy bezpieczeństwa. Złoża Lubiatów, Międzychód, Grotów eksploatowane przez kopalnie należą do największych w Polsce. Ich udokumentowane zasoby ropy naftowej wynoszą około 7 milionów 250 tysięcy ton, a gazu ziemnego około 7 miliardów 300 milionów m3. Z tej perspektywy patrząc i z doświadczeń eksploatacyjnych szacuje się, że do 2040 roku będziemy eksploatować te złoża. Zajmujemy się tutaj obróbką wstępną gazu, jak i później obróbką ropy naftowej, stabilizacją ropy, produkcją propanu butanu, produkcją siarki. Na terenie centralnego ośrodka kopalni Lubiatów znajduje się również elektrociepłownia. Produkcję energii elektrycznej zapewniają trzy agregaty z silnikami gazowymi. Powstający na miejscu prąd i ciepło są dla kopalni głównym źródłem energii.